Granice wiedzy we wszechświecie. To jest temat, o którym chciałbym dzisiaj coś powiedzieć. Granice wiedzy mogą być różnie rozumiane. Znaczy granice wiedzy w tym sensie, w jakim dokąd dotąd, do granic jakich doszliśmy teraz, ale spodziewamy się je przekroczyć wkrótce czy bez zmiany paradygmatu. Granice wiedzy mogą oznaczać również takie granice, które spodziewamy się, że potrzebujemy pewnego przełomu, żeby odpowiedzieć na pewne pytania, jak również granice wiedzy takie, że spodziewamy się, że w ogóle na pewne pytania w ramach nauki nigdy nie odpowiemy. Chciałbym powiedzieć najpierw trochę o granicach wiedzy w mechanice kwantowej, w modelu standardowym, czyli modelu cząstek elementarnych, który jest z nami już od 40 lat, ciemnej materii i ciemnej energii, troszkę o kwantowej grawitacji, to jest teoria, której nie mamy, i podsumowanie. Mottem tego wykładu jest, że najbardziej niezrozumiałym jest fakt taki, że cokolwiek we wszechświecie najbardziej niezrozumiałym faktem jest to, że cokolwiek w ogóle daje się zrozumieć. To jest niezwykle głębokie stwierdzenie i o tym proszę pamiętać w czasie wykładu. Jest trzy fakty, które chciałbym podać, które uznajemy w fizyce w szczególności za oczywiste, natomiast chciałbym o nich powiedzieć, dlatego że one absolutnie oczywiste nie są. Po pierwsze, że część rzeczywistości daje się przetłumaczyć na liczbę. Nie wiemy po pierwsze jaka część. Są fizycy fundamentaliści, którzy twierdzą, że całość rzeczywistości da się przetłumaczyć na liczby. Ja do takich nie należę, ale w każdym razie na pewno część rzeczywistości daje się przetłumaczyć na liczby. Jak wiadomo, obecnie na przykład wielkie samoloty pasażerskie są projektowane na ekranach komputerów, używa się znanych praw i dopiero jak już jest w pełni zaprojektowany samolot, to buduje się jakąś jego prototyp i on startuje. No i wiemy, że na ogół lata. Czyli umiemy przetłumaczyć część rzeczywistości na liczby. I drugim faktem jest, że są korelacje pomiędzy tymi liczbami. To znaczy, te korelacje nazywamy prawami fizyki. To znaczy, jeżeli wiem, że puszczam kulkę o jakiejś tam masie, momencie bezwładności w jakimś czasie po tym stole, tłumaczę tę rzeczywistość na liczby, to znaczy, tutaj jest pewna trudność znowu, która jest w fizyce nieomal oczywista, ale o której musimy pamiętać, że odzieram tę kulkę z milionów informacji, które są dla mnie w tym momencie nieistotne. Ile ona kosztowała, kto ją wyprodukował, jaki jest jej kolor, kto ją miał w ręku, jaka jest pogoda teraz itd., itd. Odzieram z tych milionów informacji jako przypadkowych i nieistotnych i zostawiam dwie, trzy, cztery liczby, które wystarczają mi, żeby przetłumaczyć cały problem na problem kulki toczącej się po stole. Potem na tych liczbach wykonuję pewne operacje, nazywam prawa fizyki mówią mi, co ja mam z nimi zrobić i stwierdzam, że po 5 sekundach ona powinna spaść ze stołu. Ta liczba 5 też odpowiada tłumaczeniu z powrotem na rzeczywistość i tu przykładam jakiś zegar i stwierdzam, tak, no zgadza się lub się nie zgadza, czegoś zaniedbałem. Ale to jest jak gdyby dla nas oczywisty fakt. Po pierwsze, po trzecie, te prawa wydają się być uniwersalne i ścisłe. I te trzy prawa, na tych trzech prawach opiera się cała fizyka, wszystkie nauki ścisłe, ale żadne z tych stwierdzeń nie jest oczywiste. To znaczy w ogóle nie jest oczywiste, że możemy w jakikolwiek sposób tłumaczyć rzeczywistość w sposób, czy tłumaczyć rzeczywistość na liczby, czy część rzeczywistości. Po drugie, że na tych liczbach wykonując jakieś operacje, odpowiadają one rzeczywistym procesom we wszechświecie. A po trzecie, że te prawa dotyczą wszystkiego materialnego w każdym razie świata, dotyczą w sposób ścisły i są ważne tutaj i w sąsiedniej galaktyce i miliard lat temu i teraz. To jest absolutnie, żaden z tych faktów nie jest oczywisty. I nie mamy absolutnie żadnego pomysłu na to, dlaczego by tak miało być. Tak jest, z tego korzystamy, ale odpowiedź, dlaczego tak miałoby być i dlaczego tak jest, należy raczej do metafizyki, bo trudno, żeby fizyka to uzasadniała. Znowu,
używamy, tak jak mówiliśmy, prawa fizyki formułujemy w języku matematyki i użycie tego języka jest źródłem niesamowitego sukcesu fizyki, w tym sensie, że mówimy w sposób ilościowy o tej rzeczywistości, którą przetłumaczyliśmy na liczbę. Ale jednocześnie użycie matematyki samo w sobie mówi, twierdzenie Gödla, które mówi, że w procesie formułowania matematycznego jakiegokolwiek układu, Gödel nawet mówi tylko o liczbach naturalnych, nasz świat jest znacznie bardziej skomplikowany niż liczby naturalne, to nawet dla liczb naturalnych musimy odpowiedzieć nieskończenie wiele razy tak lub nie w sposób właściwy, żeby stworzyć matematykę, która odpowiada naszemu światu. W związku z tym taka teoria, takie marzenie, powiedzmy, fizyków, co było bardzo pobudzone przez teorię strun w połowie lat 80., że oto, będąc nieskończenie mądry, siedzę sobie w piwnicy, mam nieskończenie wiele kartek papieru i wymyślam, jaki świat powinien być, i po tym czasie pewnym stwierdzam, jedyny spójny układ, jaki udało mi się wymyślić, to musi być ten świat. W związku z tym wychodzę i mówię, o, Mozart, to mam na stronie 1 700 000, mam Mozarta, mam żabę, mam bociana. Wszystko tam musi być, skoro jest to jedyny spójny układ. Otóż twierdzenie Gödla mówi, że to jest, po pierwsze, nie jesteśmy nieskończenie mądrzy, daleko nam do tego, a po drugie, nawet gdybyśmy byli, to musielibyśmy nieskończenie wiele razy odpowiedzieć tak lub nie, tak jak odpowiada matematyk odpowiadająca światu, żeby ten świat odtworzyć. W każdym fizycznym zjawisku rozróżniamy własności przypadkowe, czyli takie, które wynikają z praw, z zadania warunków początkowych, i własności konieczne, które wynikają z praw fizyki. Żeby powiedzieć, o co chodzi, to weźmy przykład, że teraz mamy 8, prawda, do niedawna 9, wiemy, że Pluton został zdegradowany w roli planety niedawno, a więc mamy 8 planet. Więc to, że mamy 8 planet, a nie na przykład 6, wydaje się przypadkowe, to znaczy wydaje się, że można by, żeby wyobrazić sobie układ słoneczny, w którym nie ma, nie wiem, Urana i Neptuna, i niewiele się zmienia. Natomiast, oczywiście Ziemia powinna być, żebyśmy tutaj mogli o to rozwalić. Więc to wydaje się przypadkowe. Ale jeżeli już mamy planetę, to już wiemy, że ona musi podlegać prawu Keplera. Czyli, że kwadrat jej czasu obiegu musi być proporcjonalny do sześcianu długiej półosi dla tej planety. To już ona nie ma wyboru. Jak już jest, to już musi temu podlegać. Jej mogłoby nie być. I to jest ta część jak gdyby przypadkowa. Nie wiadomo, czy przypadkowa. Być może układ słoneczny, który miałby 6 planet, by ewoluował zupełnie inaczej niż układ, który ma 8 planet. Ale jeżeli już planeta jest, to ona już nie ma wyboru. I to jest ta część konieczna. I wyjaśnianie w fizyce oznacza przenoszenie z kategorii, która wydaje nam się przypadkowa, do kategorii, która jest konieczna. Prawda? Czyli jeżeli znamy dany układ i znamy prawa fizyki, to chcielibyśmy przenieść to. Wtedy mówimy, że to nie ma dany układ wyboru, że tak się stało. Prawda? Jak obserwujemy pogodę, to mówimy, a jest ładnie lub jest brzydko, jest pada lub nie pada. Wydaje się to w pewnym sensie przypadkowe, ale gdybyśmy znali warunki początkowe, nieskończenie dobrze, to by to było konieczne. Prawda? To już byśmy nie mieli, pogoda by nie miała wyboru, tylko by musiała być taka, jaka jest i byśmy nawet wiedzieli dlaczego. Teraz, jak daleko możemy z tym pójść? To jest pytanie bardzo, bardzo fundamentalne. To znaczy, czy to, co widzimy wokół nas, jest konieczne? Znaczy, że Bóg nie miał wyboru i po prostu tak musi być, ponieważ jest to jedyny spójny system. Czy możemy manipulować przy warunkach początkowych we wszechświecie i ten świat mógłby wyglądać inaczej? Oczywiście nie wiemy teraz. Chcielibyśmy jak najwięcej włożyć do kategorii konieczne, że tak musi być i nie mogłoby być inaczej, ponieważ wtedy jak gdyby wyjaśniamy większą część tego, co wiemy o świecie, a mniejszą część pozostawiamy warunkom początkowym, które mogą być takie lub inne. Nie wiadomo, jak daleko możemy pójść, ale to jest bardzo ważne pytanie i nie wiemy, jak na nie odpowiedzieć. Kwantowa mechanika. Mechanika kwantowa powstała w latach 20., powiedzmy, w obecnej formie. W latach 50. powstała jej forma kwantowa teoria pola, którą używamy do opisu cząstek elementarnych.
I ona fundamentalnie zmieniła nasze myślenie o świecie. Fundamentalnie. Znaczy, to nie przeniosło się, tak jak ogólna teoria względności się w miarę przeniosła do powszechnej świadomości z różnych przyczyn politycznych, społecznych. To było zaraz po I wojnie światowej. W świecie chciano jakiegoś sukcesu. W związku z tym Einstein, który przewidywał zakrzywienie światła wokół przy słońcu, była wyprawa Eddingtona i tak dalej. To z różnych powodów. Mechanika kwantowa tak się nie przedarła, mimo że ona zmieniła całkowicie nasze myślenie o świecie. Znaczy nasze myślenie o świecie po mechanice kwantowej i myślenie klasyczne to są dwa różne światy zupełnie. I jest bardzo dobrze, potrafimy ją używać do opisu poziomów cząsteczek, do opisu gwiazd, prawda, co się dzieje na przykład wewnątrz Słońca, czy bardzo dobrze ją potrafimy, znaczy używamy ją w sposób niezwykle skuteczny, ale koncepcyjne założenia, czy granice tych założeń, lokalności, przede wszystkim lokalności, to jest cały czas temat debaty i cały czas jest to niejasne. Kiedy relacje Heisenberga, nieoznaczoności, do jakiego stopnia one mogą być prawdziwe, dlaczego one są prawdziwe w punkcie, dlaczego tam jest po prawej stronie, że są, prawda, dwie wielkości nie komutują w punkcie, co to znaczy, czy to przetrwa, czy to nie przetrwa, skąd to wynika, jest niejasne. Natomiast problem pomiaru, dlaczego my, patrząc na ekran, na którym elektron mógłby być w górnej części lub w dolnej części, jest w zasadzie prawdopodobieństwo jedna druga, nie widzimy superpozycji ekranów z elektronem na górze czy na dole, tylko widzimy jeden ekran, w którym jest albo na górze, albo na dole. A drugi elektron nie mierzy, tylko dodaje się do pierwszego. Czyli drugi elektron może być w superpozycji, a my nie możemy być w superpozycji. To jest problem kota Schrödingera, prawda, słynny. Jest całkowicie niejasne. Znaczy nie wiemy, jakie są podstawy, mimo że świetnie tego potrafimy używać, nie wiemy, jakie są podstawy pojęciowe mechaniki kwantowej. To jest naprawdę fundamentalna zmiana obrazu świata. Model standardowy. Model standardowy to jest w zasadzie wszystko, co tutaj widzimy, materialnego oczywiście, można opisać w ramach modelu standardowego. Znaczy jak się zapytamy, dlaczego szyba jest przezroczysta, dlaczego w ciecz mogę włożyć palec, a w biurko nie mogę, w zasadzie jakby się wzięło ten model standardowy i go wnioski z niego wyprowadziło, to powinno to być jasne. Otóż ten model standardowy składa się z tak zwanych leptonów, których jest 6, znaczy jest elektron, mion, taon i odpowiadające neutrina, elektronowe, mionowe, taonowe. Są 3 generacje kwarków, U i D. To są w zasadzie jedyne, które nas powinny interesować, bo my się składamy z neutronów i z protonów, czyli z kwarków U i D. Natomiast te są ciężkie i występują tak naprawdę przy zderzeniach w akceleratorach, w CERN-ie na przykład, prawda, czy w Tevatronie w Chicago. To są, i jest ich także 6. Jest 8 gluonów, które wiążą ze sobą kwarki w protonie i w neutronie. Są 3 bozony W plus, W minus, Z0, które odpowiadają na przykład za rozpady promieniotwórcze jąder. Jest foton, który wszyscy znamy, prawda? I jest grupa cechowania. I jest ten Higgs, którego szukamy obecnie w CERN-ie, które wkrótce ma być konferencja prasowa kolejna, znaczy konferencja, na której mają ogłosić Atlas i CMS kolejne wyniki. Może będzie z większym prawdopodobieństwem widoczny tam, gdzie do tej pory był sugerowany w grudniu, że to jest 125 gigaelektronowoltów. To jest model standardowy, znamy go od lat 68 roku, więc to już jest bardzo, te 45 lat już z nami jest i w zasadzie nie widzimy od niego absolutnie żadnych odstępstw. Niektóre, teoria ta przewiduje niektóre oddziaływania do 12 cyfr po przecinku, 12 cyfr znaczących i mierzymy do 12 cyfr znaczących i wszystko się zgadza. To jest nieprawdopodobnie sprawdzona teoria. Znaczy to nawet trudno nam sobie wyobrazić, jak dobrze ona jest sprawdzona. Nie widzimy żadnych eksperymentalnych odchyleń od niej. Poza tym, że na razie Higgsa nie ma, on jest przewidywany w tym, ale być może jest to dopiero, znaczy odkryjemy go wkrótce. Ale to nie może być teoria końcowa. Znaczy to nie może być teoria, która w całości opisuje nasz świat. Dlatego, że ma pewne własności, które przy wysokich energiach powodują, że teoria się załamuje. Co zastępuje tę teorię, jeszcze nie wiemy.
ale pewne fakty już o niej, nawet niezależnie od tego pytania. Liczba leptonów, widzimy, że jest 6 leptonów i 6 kwarków. To daje się zrozumieć, znaczy to jest konieczne. Jest pewna własność tego modelu, tak zwane znikanie anomalii, które tego wymaga. Znaczy gdyby było, to jest z tym jest związana pewna historia. Mianowicie ten ostatni kwark, znaczy one się nazywały DUSCBT, natomiast dodano im nazwy, żeby, fizycy nie używają tych nazw. Od razu mówię, że jeden jest tam down i up, strange i charm i przedtem nazywano to beauty i truth. Więc te 5 było znanych dość wcześnie, natomiast tego 6 szukano bardzo długo i stwierdzono, że jest to lekka perwersja nazywać truth kwark, którego być może nie ma, bo szuka się przez wiele, wiele lat, więc żeby nie zmieniać liter, których używa się, kwarki B i T się normalnie mówi, to nazwano bottom i top. I za chwilę oczywiście odkryto ten kwark, jak zmieniono nazwę. No w każdym razie to jest też, że to jest, że jest 6 i tego jest 6, to się daje zrozumieć. Ale dlaczego 3 razy powtarza się tę samą? W zasadzie my jesteśmy złożeni, znaczy poza neutrynami, ale neutryny elektronowe są ważne, na przykład w Słońcu. Te 4 by wystarczyły. Dlaczego jest razy 3 ta konstrukcja? Nie wiemy. Dlaczego masy i ładunki tych cząstek są takie, jakie są? Gdyby zmienić choć trochę ładunek elektronu, na przykład Słońce by się nie zapaliło, albo spaliłoby się za szybko. Gdyby choć trochę zmienić na przykład masę czy ładunek elektronu, to neutron byłby lżejszy niż proton. Wiemy, że neutron jest odrobinę cięższy niż proton i dzięki temu protony przetrwały we wczesnym wszechświecie. I dzięki temu mamy chemię w ogóle jakąkolwiek, prawda? Przez to, że mamy wodór, który potem się może... Gdyby tylko neutrony przetrwały, no to mielibyśmy jakieś neutralne cząstki biegające we wszechświecie. Nic by z tego ciekawego nie było. Przez to, że protony są odrobinkę lżejsze, to zależy od bardzo małych różnic w masie i w... Więc w zasadzie byśmy nie istnieli, gdyby cokolwiek. Dlaczego była we wczesnym wszechświecie odrobina nadwyżki materii nad antymaterią? Ta odrobina to jest taka, że na 10 miliardów antyprotonów było 10 miliardów protonów plus 1. I ten 1 to jesteśmy my. Wszystko inne zanihilowało do fotonów i ten 1 to my. Gwiazdy, planety, gaz, cokolwiek widzimy z materii, to jest ten jeden proton. Gdyby tutaj nie było tej plus 1, to byłoby czyste, byłoby tylko promieniowanie w wszechświecie. Także my naprawdę żyjemy tak na granicy takich bardzo małych liczb. I naprawdę jest to niewyobrażalnie precyzyjne dopasowanie, które jest wymagane, żebyśmy w ogóle dzisiaj sobie ze sobą o tym rozmawiali. Jaki jest teraz skład wszechświata? Obecnie promieniowanie, dla którego ciśnienie jest dość duże, jest absolutnie zaniedbywalny wkład do energii wszechświata ma. Kiedyś miało bardzo duże, a teraz ma zaniedbywalny. Materia, którą znamy, czyli planety, gwiazdy, gromady galaktyk, my i tak dalej, to jest 4% energii wszechświata. Ciemna materia, znaczy w kosmologii rozróżnia się materię i promieniowanie. Materia to jest coś, co się porusza z prędkościami małymi względem prędkości światła i promieniowanie coś, co porusza się z prędkościami relatywistycznymi. No więc wiemy z zachowania się dużych gromad galaktyk na przykład i z propagacji światła, że oprócz tego, co znamy, czyli protonów, neutronów, elektronów, jest jeszcze 23% materii, czyli czegoś, co się porusza wolno, które niezwykle słabo oddziałuje i nie emituje fotonów. Jest ciemne. I oczywiście my potrafimy to wykryć tylko dzięki oddziaływaniom grawitacyjnym. Co to jest, nie wiemy. Jest jeszcze bardziej zdumiewająca, za chwilę o tym powiemy, tak zwana ciemna energia, dla którego ciśnienie jest ujemne, jest równe minus gęstości. I to jest przeważająca część wszechświata, składa się z ciemnej energii. Czyli czegoś, czego w ogóle nie wiemy, czym jest. Nie ma podobnych substancji na Ziemi. Zaraz o tym sobie powiemy, dlaczego nie ma. Ciemna materia ma niezwykle słabe sprzężenie do zwykłej materii. Niezwykle słabe, znacznie słabsze niż neutrina. Jeżeli ciemną materią są tak zwane aksjony, które są bardzo lekkimi cząstkami, to teraz przez nas przelatuje miliardy miliardów aksjonów na sekundę i w ogóle tego one ani one nas nie czują, ani my ich nie czujemy.
one są widoczne, ponieważ nie emitują fotonów, no więc nie można teleskopem zobaczyć ciemnej materii, są widoczne tylko w dużych objętościach, na przykład w tak zwanych krzywych rotacji galaktyk, które nie powodują, że gaz daleko spowalnia swoją rotację, tylko jest nadal utrzymuje się na tej samej prędkości. Musi być jakaś dodatkowa masa w galaktykach. Jakiekolwiek konwencjonalne wyjaśnienie, na przykład ciężkie neutrina, czy duże planety, których nie widzimy, czy czarne dziury, zdecydowanie jest ich za mało, żeby wyjaśnić te 23%. Znaczy to musi być coś innego. Są dwie propozycje, albo bardzo ciężkie cząstki, tak zwane neutralina, albo bardzo lekkie aksjony. Ja między innymi uczestniczę w CERN-ie teraz w eksperymencie, który szuka aksjonów, tych bardzo lekkich aksjonów. To jest niezwykle trudny eksperyment, no bo one się niezwykle słabo sprzęgają. Ale zobaczymy. To w każdym razie spodziewamy się, że to nie będzie żaden przełom w fizyce. To będzie jakaś nowa cząstka po prostu w fizyce, której do tej pory nie znaliśmy. Ciemna energia. Jest to prawdopodobnie stała kosmologiczna, czyli coś, co Einstein wprowadził w 1916 roku. On to wprowadził po to, żeby potwierdził, że jego równania ogólnej teorii względności nie opisują statycznego wszechświata. A od ponad 2000 lat było przekonanie, że świat, prawda, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, ale rzeka jako taka istnieje, że świat jest statyczny. On stwierdził, że moje równania tego nie opisują. Był zbyt genialny, bo wymyślił, że można dodać pewien wyraz do jego równań, który nazwał stałą kosmologiczną. Jak się bardzo dobrze dopasuje ten wyraz, to dostajemy wszechświat statyczny. Potem to nazwał największym błędem swojego życia, bo nie przewidział rozszerzenia się wszechświata. Gdyby nie wymyślił tego wyrazu, to by powiedział, no trudno. No moje równania nie opisują statycznego wszechświata. Pewnie są błędne, ale opisują rozszerzający się wszechświat lub kurczący się wszechświat. No ale to wprowadził świat. Obecnie stwierdzamy, że stała kosmologiczna ona wróciła po 70 latach. Oczywiście inna jest wartość niż ta, którą Einstein zakładał, bo wszechświat statyczny nie jest. Wszechświat się rozszerza i to coraz szybciej. Ale warto zwrócić uwagę, że to jest stała gęstość we wszechświecie. Mimo, że wszechświat się rozszerza, to stała kosmologiczna utrzymuje stałą gęstość. Normalnie jest to niemożliwe. Jeżeli mamy w balonie jakiś, nie wiem, gaz, to jak rozszerzymy balon, to gęstość musi nam spaść, no bo masa się nie zmieni. Otóż tutaj warto zauważyć, że w ogólnej teorii względności nie ma zasady zachowania energii. To znaczy zasada zachowania energii istnieje w ogólnej teorii względności w pewnych przypadkach dla izolowanych układów, ale dla wszechświata jako całości nie musi być zachowywana energia. Energia może się rodzić z niczego i może znikać. Także to warto pamiętać, że tak jest. I jeżeli mamy stałą kosmologiczną, to tak się dzieje. Oczywiście to rodzenie się energii jest niezwykle powolne. Nie wiem, proton na metr sześcienny na 10 miliardów lat. Ale nadal koncepcyjnie jest to ważne, że zasady zachowania energii nie ma. Jest to stałe ujemne ciśnienie. To jest coś, czego na Ziemi normalnie nie potrafimy wyprodukować, dlatego że balon, no jeżeli mamy balon i naciskam na balon palcem, to ciśnienie przeciwdziała zanurzaniu się mojego palca. Gdyby było ujemne ciśnienie, to by wciągnęło mój palec jeszcze bardziej cały balon by się zapadł od najmniejszej fluktuacji, prawda? Ujemne ciśnienie oznacza niestabilny układ. Natomiast w grawitacji dla całego wszechświata może takie coś być, ale oznacza to, że mimo, że w środku wszechświata jest energia, to czyli przyciąganie, no grawitacja generalnie przyciąga, to ujemne ciśnienie powoduje, rekompensuje to przyciąganie i wszechświat rozszerza się coraz szybciej, co jest ważne. Również ze względów poznawczych, dlatego że jeżeli rzeczywiście jest to stała kosmologiczna, to wszechświat będzie się, to przyszłość wszechświata wygląda w ten sposób, że rozszerza się coraz szybciej, jeżeli nic specjalnego nie zajdzie, rozszerza się coraz szybciej, także światło wysłane, bo teraz wszechświat się rozszerza, ale wolniej niż światło, jak gdyby. To znaczy, że światło wysłane skądś w końcu wchodzi nam pod horyzont i zaczynamy widzieć coraz to większe obszary wszechświata. Jeżeli by tak było, że jest stała kosmologiczna, to wszechświat zacząłby się rozszerzać tak szybko, że poza pewną kulę byśmy nigdy nie wyszli. Znaczy nigdy byśmy się nie dowiedzieli we wszechświecie, co się dzieje poza pewną kulą, choćbyśmy czekali nieskończenie długo. Oczywiście praktycznie to nie ma żadnego znaczenia.
znaczenia, czy coś ma się nam pojawić pod horyzontem za miliard lat, czy się nam ma nie pojawić. Ale koncepcyjnie jest to ważne, że wszechświat dzieli się na dostępny poznaniu, czekając nieskończenie długo, i niedostępny poznaniu, nawet czekając nieskończenie długo. To jest bardzo mała gęstość tego, to jest około jedna masa protonu na metr sześcienny, więc to jest bardzo mało. I próby, oczywiście po tym jak wykryto stałą kosmologiczną, to zaczęło, czy również wcześniej, próbowano wyjaśnić taką wartość stałej kosmologicznej o taką gęstość. Ale jakiekolwiek próby teoretycznego wyjaśnienia dają najbardziej spektakularną porażkę w rachunku, jaką można w fizyce sobie wyobrazić. To jest 10 do 120 razy za dużo nam wychodzi. Jak już bardzo się sprężymy, już wszystko co możliwe uwzględnimy, to 10 do 50 nam wychodzi za dużo. W związku z tym to jest kompletna niewiadoma, dlaczego jest tak, dlaczego jest ta stała kosmologiczna i dlaczego jest tak mała. I nie mamy absolutnie żadnej wskazówki, dlaczego ona tutaj jest. Być może jest to kwantowa grawitacja, o której za chwilę powiem. Grawitacja. Grawitacja. Jeżeli porównamy dwa protony z jednej strony odpychają się siłą kulombowską, ponieważ są naładowane, i to jest siła kwadrat ładunku dzielone przez kwadrat odległości, siła Coulomba. Jeżeli porównamy to z oddziaływaniem grawitacyjnym tych dwóch protonów, prawda, to mamy stałą Newtona, masę protonu dzielone przez R kwadrat. Widzimy, że R kwadrat w prawie Newtona i w prawie Coulomba jest takie samo, co wiąże się z tym, że foton jest bezmasowy i grawiton, coś a la grawiton jest bezmasowy, to widać, że to porównanie nie zależy od odległości między protonami. Czyli dla każdej odległości jest jakaś stała, która wiąże te dwie siły. I ta stała jest niezwykle mała. Teraz, w ogóle nie wiemy, dlaczego tak jest, ale dzięki temu, że tak jest, znowu możemy ze sobą rozmawiać. Dlatego, że alfa G, jeżeli alfa G jest tak małe, to gwiazdy są duże. To my możemy być, składać się z 10 do 26 protonów. Dlatego, że istnieje taka granica, tak zwana granica Chandrasekhara, która mówi o średniej wielkości gwiazd, która jest mniej więcej masa protonu dzielone nad ta stała do 3 drugich. I to daje mniej więcej masę Słońca. Z bardzo dobrą dokładnością. Teraz, gdyby ta stała była rzędu 1, to już kilka protonów powodowałoby, że oddziaływanie grawitacyjne zaczyna zgniatać taki układ. A już nie mówiąc o wielkościach takich jak my, 10 do 26, ponieważ ładunki mogą się kompensować, znaczy, prawda, my składamy się z w miarę neutralnych atomów, których elektron kompensuje ładunek jądra. I dlatego daleko to nie wygląda jak oddziaływanie kulombowskie. Natomiast oddziaływanie grawitacyjne zawsze się dodaje. Więc gdybyśmy my oddziaływali ze sobą siłą taką jak kulombowska, czyli jeżeli to byłoby rzędu 1, to by nas zgniotło, jakbyśmy stworzyli, nie wiem, układ 1000 protonów czy 1000 atomów, już bylibyśmy zgnieceni siłą grawitacyjną. Dzięki temu, że to jest takie małe, to my możemy istnieć, gwiazdy mogą istnieć. Natomiast oczywiście nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego to alfa G jest takie małe. Kwantowa grawitacja. Dwie najbardziej fundamentalne teorie, które kompletnie zmieniły fizykę w XX wieku, to jest ogólna teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa. To są dwie absolutnie genialne pomysły na początku XX wieku. Natomiast aż do dzisiaj one tak naprawdę nie mają ze sobą żadnego przekrywania. To znaczy, teoria Einsteina jest teorią klasyczną, która nic nie wie na temat zasad nieoznaczoności czy w ogóle reguł kwantowych. I teoria kwantowa nie wchłania w siebie ogólnej teorii względności. Oczywiście próby były, dlatego że to są dwie największe teorie, które powstały w XX wieku. W związku z tym oczywiście te próby trwają od lat kilkudziesięciu. I wiemy, że można by powiedzieć, że być może po prostu nie mają ze sobą nic wspólnego, to znaczy ogólna teoria względności jest teorią klasyczną, kropka. I nie jest kwantowa i nie musi być kwantowa. Ale to jest nieprawda, dlatego że jeżeli zwiększamy oddziaływanie dwóch, znaczy jeżeli zderzamy ze sobą dwa protony przy coraz większej energii, to
to okazuje się, że oddziaływanie kulombowskie pozostaje mniej więcej takie samo, modulo jakieś tam logarytmiczne poprawki, a oddziaływanie grawitacyjne rośnie bardzo szybko, kwadratowo z energią. Istnieje taka energia, którą nazywa się energią Plancka, przy której dwie te siły muszą, znaczy są mniej więcej równe. To znaczy oddziaływanie grawitacyjne przy bardzo dużych energiach staje się równe oddziaływaniu kulombowskiemu. Obecnie na przykład w LHC nikt kompletnie nie bierze pod uwagę oddziaływania grawitacyjnego tych wiązek protonowych, co się zderzają, bo to jest zupełnie zaniedbywalne. Ale gdyby LHC miał taką energię, przypomnę, że ma około 10 do 15 razy mniejszą, bo on ma rzędu powiedzmy 10 tysięcy gigaelektronowoltów ma LHC w Genewie, a tu potrzeba by takiej energii, to wtedy oddziaływanie byłoby w miarę silne i wszystkie rozważania, które prowadzimy, wskazują, że grawitacja musi być kwantowa. Czyli musimy próbować te dwie teorie ze sobą jakoś ożenić. Teraz, były próby w postaci teorii strun. Sam pracowałem 15 lat nad teorią strun. To jest bardzo piękna teoria, która włącza w siebie grawitację, ale jest zdecydowanie zbyt... Znaczy nie ma metod w matematyce rozwiniętych, żeby odpowiedzieć na pytania w teorii strun, które chcielibyśmy jej zadać. Jest zbyt skomplikowana matematycznie i no, matematyka nie jest tak rozwinięta, żeby na to odpowiedzieć, czy to jest dobra teoria. Jest również pętlowa kwantowa grawitacja, ale to jest jeszcze, to jest zdecydowanie dalej od fizyki, więc nie chcę się zatrzymywać. W każdym razie nie wiemy, czy my być może już taką teorię mamy, czy zbliżamy się do niej, czy też nie. To jest kolejna granica. Chcielibyśmy, to jest tak naprawdę to, do czego dążymy w fizyce fundamentalnej, to jest kwantowa grawitacja. To jest próba stworzenia grawitacji, która byłaby kwantowa. To prawdopodobnie wiązałoby się z absolutnym przebudowaniem naszego myślenia o czasie, o przestrzeni, czy jest czas, czy nie ma czasu, co to jest zbliżanie się do chwili zero, czy ten wielki wybuch był, czy go nie było. Na razie nie potrafimy w żaden sposób odpowiedzieć, czy była początkowa osobliwość we wszechświecie, czy jej nie było, ponieważ właśnie nie mamy kwantowej grawitacji. Być może entropia czarnych dziur jest kluczowym, ale jeszcze za mało wiemy, żeby odpowiedzieć na to. Wielki wybuch. Obecnie wszechświat rozszerza się i stygnie. Obecnie ma około 2,73 Kelwina i trwa to rozszerzanie 13,7 miliarda lat, tylko trzeba to wziąć, że tak powiem, ostrożnie tę liczbę, mianowicie to jest 13,7 miliarda lat od tak zwanej chwili zero. Czyli gdybyśmy teorię Einsteina, ogólną teorię względności, w tył potrafili do końca używać, czy byłaby słuszna, to byłaby chwila zero z początkową osobliwością. Ale ponieważ w pewnym momencie ogólna teoria względności się załamuje, przy 10 do minus 42 sekundy i nie wiemy, co było wcześniej, ponieważ nie mamy teorii, która ten świat wtedy opisuje, to nie wiemy, czy była chwila zero i nie wiemy, czy ta osobliwość jest realną osobliwością, czy być może była, świat ma historię do czasów ujemnych. Być może pytanie jest źle postawione, bo może czasu wtedy nie ma, więc trudno pytać, co było wcześniej. W związku z tym czas przed 10 do minus 42 sekundy, czyli czy wielki wybuch w sensie początkowej osobliwości miał miejsce, czyli początek wszechświata, czy nie, absolutnie nie potrafimy teraz na to odpowiedzieć, ponieważ nie mamy kwantowej grawitacji. Temperatura we wszechświecie, czyli taka, kiedy musielibyśmy zacząć uwzględniać zjawiska kwantowe w grawitacji, to jest te właśnie 10 do minus 42 sekundy. I to jest najciekawszy czas w historii wszechświata. Wszystko inne później jest w miarę takie, powiedzmy, zrozumiałe. Ale to, co się wtedy działo, to jest dopiero to samo słodkie, które chcielibyśmy zrozumieć. Teraz ta wcześniejsza historia jest nieznana, no ponieważ nie mamy teorii dla energii większych niż 10 do 19 gigaelektronowoltu elektronowolta, czy był moment zero, czyli ta początkowo może był, tylko w innym sensie niż my to teraz rozumiemy. Czy w ogóle był czas? Czy czas nie jest pojęciem efektywnym, które widzimy jedynie dla dużych pomiarów, dla pomiarów czasu większych niż to? Że nam się wydaje, że czas biegnie w sposób ciągły, a być może on nie jest parametrem ciągłym. Czy była przestrzeń? Nie mamy kwantowej grawitacji.
Teraz warto jedną rzecz tylko, nawet w teorii klasycznej Einsteina, że wielki wybuch nie był wybuchem granatu. To znaczy, to nie jest tak, że cały spakowaliśmy sobie cały wszechświat do punktu i potem to wybucha. To jest absolutnie fałszywe rozumienie wielkiego wybuchu. To znaczy, bo wtedy by było gdzieś jakieś centrum tego wybuchu, a ktoś byłby na brzegu, na tym rozszerzającej się fali uderzeniowej. Nie, to trzeba sobie wyobrazić jako raczej takie nieruchome mrówki na rozszerzającym się płacie gumy równomiernie. Każda mrówka twierdzi, że ona w swoim układzie spoczywa, a inne od niej się oddalają. I każda to twierdzi, bo każda jest przyczepiona do tego płatu gumy, na którym siedzi, prawda? To jest zdecydowanie lepszy obraz wielkiego wybuchu niż wybuch jakiegokolwiek granatu. Czyli każdy jest swoim centrum wielkiego wybuchu. To jest zdecydowanie lepsze. Więc wszechświat nie wygląda tak jak mgławica kraba, która jest pozostałością po wybuchu supernowej, o której zresztą mówią kroniki w 1054 roku. To jest bardzo piękne obrazki, ale nasz wszechświat tak nie wygląda. Nasz wszechświat wygląda raczej jak jednorodnie rozciągana gumowa, taka powiedzmy płachta. Teraz kilka uwag o filozofii. Mianowicie fizyka i jej pojęcia, to chciałem troszkę na ten temat powiedzieć, się całkowicie zmieniły w XX wieku. Znaczy fizyka jest zupełnie inną fizyką niż fizyka końca XIX wieku. To nie do końca, to jest bardzo delikatne określenie, przeszło do szkół, to tego w ogóle nie widać, tam jakiś punkt, z punktu A do punktu B się ciągle te cząstki wysyła, to się gdzieś tam spotykają. Natomiast konceptualnie to jest trudne do przekazania, w sensie, ponieważ matematyka jest z tym związana, jest trudna, ale idee, prawda, to co Einstein mówił, że tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia, to właśnie te przesądy by dobrze przed 16 rokiem życia zmieniać. I fizyka się kompletnie zmieniła. Znaczy to jest, fizyka jest, świat wygląda inaczej. Każdy opis w fizyce, w zasadzie od czasów Einsteina, składa się z dwóch warstw, które są w zasadzie, znaczy kompletnie rozłączne i różne. Obserwacyjna, to, że ja widzę, powiedzmy, ten płyn, tak? No to ja widzę jego kolor, jaki ma tam lepkość, gęstość i tak dalej. A druga to jest, w jaki sposób, co spowoduje, że on ma taki kolor, ma taką gęstość i się zachowuje tak jak płyn. I te poziomy opisu są zupełnie różne. Znaczy kompletnie, znaczy na poziomie opisu ja stosuję teoretycznego, ja stosuję zupełnie inne pola, których nie obserwuję, oddziaływania, których nie widzę. To jest zupełnie inny opis. I teraz, patrząc na to, czy patrząc na wyniki zderzeń w LHC, prawda, zderzają się dwa protony i wylatuje 250 cząstek. W moim przekonaniu ja mógłbym 100 lat patrzeć na te wyniki i nie wyprowadziłbym z nich kwantowej teorii pola, która je opisuje. Ponieważ ona operuje tak kompletnie różnym językiem. W związku z tym tak naprawdę od czasów Einsteina, który pierwszy wprowadził takie, powiedzmy, założeniowe, że załóżmy, że coś się dzieje nawet nie patrząc na obserwacje, załóżmy, że coś się dzieje na poziomie tego logosu i wyprowadźmy, co z tego wynika. W związku z tym od Einstein cały postęp w fizyce polega na tym, że my robimy pewne założenia na temat tegoż logosu, tej warstwy teoretycznej. I na razie nikt nie pytamy się, jak to wpływa na obserwacje, ponieważ tego nie widzimy bezpośrednio. Potem w sposób niezwykle pracowity z tych założeń, z teorii, którą tutaj tworzymy, wyprowadzamy wnioski. I te wnioski już mogą być porównywane z obserwacjami. Oczywiście na ogół się nie zgadza, no bo rzadko kiedy mamy takie szczęście, że coś założymy i dostajemy wyniki i patrzymy, o, zgadza nam się z obserwacjami. W związku z tym wtedy robimy poprawki założeń, wracamy tutaj i wykonujemy to 100 razy, 200 razy. Prawda? To, co się zawsze mówi, że teoretyka najlepszym, najważniejszym urządzeniem jest kosz na śmieci, bo tam ląduje 99,9% jego pomysłu. To jest to. Skądinąd matematyk, pierwsze dwa tylko są dla niego interesujące. W ogóle go reszta nie interesuje, tym się różni fizyka od matematyki. Otóż ta
tak my. I w związku z tym powstają pewne konstrukcje tutaj, które w drugą stronę w żaden sposób byśmy nie wymyślili. To znaczy, patrząc na wyniki zderzeń w LHC, tak jak już mówiłem, nie wymyślilibyśmy kwantowej teorii pola, czyli modelu standardowego, o którym mówiłem wcześniej. W żaden sposób to nie, to jest kompletnie rozłączny opis. I moje pytanie jest, czy naprawdę filozofia, która zawsze polegała na obserwacjach i związku obserwacji z obrazem świata, zauważyła tę zmianę. A to jest zmiana naprawdę fundamentalna. Znaczy, jak ja patrzę na, nie wiem, fizyk, jak patrzy na przezroczystą szybę, to nie widzi przezroczystej szyby, tylko widzi brak rezonansów dla dwutlenku krzemu w odpowiednim przedziale częstości. To jest zupełnie inny opis. To jest, nie widzi się tego, co się widzi, tylko widzi się tego, co jest pod spodem, co powoduje, że my widzimy to, co widzimy. Ale w drugą stronę ścieżka jest bardzo, bardzo trudna i nieoczywista. I są pytania, które są motywowane przez fizykę, są sensowne, dobrze postawione, ale które wykraczają poza naukę. Po prostu nauka nie może na ich temat nic powiedzieć. Mianowicie, to jest to podstawowe pytanie, dlaczego w ogóle są prawa fizyki? Dlaczego świat nie jest chaotyczny? Dlaczego my możemy w ogóle kumulować wiedzę, prawda? To, że 300 czy tam 400 lat temu Kepler wymyślił prawa Keplera, które dotyczą planet, dlaczego one są nadal ważne? I dlaczego dotyczą wszystkich planet, które w jakimkolwiek układzie słonecznym byśmy nie znaleźli planet, to one ich dotyczą. Dlaczego w ogóle wszechświat podlega takim prawom? Dlaczego jest tak nieprawdopodobnie zorganizowany? Bo w zasadzie nie ma żadnego powodu, dlaczego po pierwsze cokolwiek miałoby podlegać jakimkolwiek prawom, prawda? Ja mogę nieść zupę gorącą i wiem, że moi przodkowie nieśli, jak ją dobrze nieśli, no to się nie wylała. Jak ja będę dobrze niósł, to się nie wylała. A nie z wtorku na środę o 15:12 grawitacja zmienia kierunek, prawda? Bo on wtedy po pierwsze nie żył od razu, a po drugie się niczego nie mógł nauczyć. Znaczy, nie byłoby kumulacji wiedzy, gdyby prawa nie istniały. A dlaczego one istnieją? Jest to już metafizyka, a nie fizyka. To znaczy, nauka nie może uzasadnić tego, że istnieją prawa, ona z tego korzysta. Ona może dodać jakieś prawo ogólniejsze, ale nie powie, dlaczego to nowe, ogólniejsze prawo w ogóle działa i dlaczego istnieje świat, który jemu podlega. Więc tak jak mówię, to jest, odpowiedź jest, należy do metafizyki, a nie do fizyki. Podsumowanie. Lista tych nierozwiązanych problemów się zmienia, ale nie staje się krótsza. Powiedziałbym, że się wydłuża i nasza niewiedza jest jakby tutaj ciągle widoczna, nawet coraz bardziej. Najważniejsze problemy w fizyce, które ja widzę, które prawdopodobnie będą wymagały zmiany paradygmatu, to znaczy zmiany naszego myślenia o fizyce i fundamentalnie nowych teorii, to jest problem pomiarów kwantowych, zrozumienie mechaniki kwantowej, takie dogłębne. To jest wyjaśnienie wartości stałych fizycznych, czyli między innymi dlaczego my istniejemy. Na razie nie mamy żadnej wskazówki, dlaczego masa elektronu jest taka, jaka jest, dlaczego ładunek jest taki, proton i tak dalej. Stała kosmologiczna i kwantowa grawitacja, to jest to samo słodkie w fizyce tej fundamentalnej. Największa metafizyczna taka tajemnica to jest, dlaczego w ogóle cokolwiek podlega jakimkolwiek prawom. Stwierdzenie Sokratesa nadal pozostaje w mocy. Dziękuję bardzo.